I kolejne bardzo ważne, bardzo, bardzo popularne pytanie na moim Instagramie. Cześć wszystkim, właśnie z fasolką jedziemy na budowę i będę odpowiadała w końcu na wasze pytanie, które zadaliście mi na Instagramie. Życzymy wszystkim miłego dnia, zostańcie z nami. Liesku, co się stało? Co? Co? Wszystko zostawiłeś. Patrzcie, mamy tu maki. Ale one są piękne, naprawdę. Idealne. Słuchajcie, weszłam do domu. Jest tu cicho, więc będę odpowiadała na wasze pytania nareszcie. Tak jak widzicie, mam nowe, stare okulary. To te jedne z trzech, które kupiłam chyba 2 lata temu. I wtedy było właśnie komentarze, po co mi 3 pary okularów. No i faktycznie wyszło tak, że te jedne nosiłam cały czas, a te 2 pozostałe pary leżały po prostu w szafce i jak tamte główne gubiłam, no to ubierałam od czasu do czasu te 2 pozostałe pary. I właśnie dziś zgubiłam te swoje główne okulary i dzisiaj brałam te drugie. Właśnie piszcie w komentarzach, które komentarze są lepsze, które mi bardziej pasują, te czy tamte główne, a ja już zaczynam przygotowywać się do waszych pytań. Właśnie póki będę się przygotowywała, to pokażę wam mały kawałek, gdzie Mesio mnie nagrał, jak poszłam do dentysty. Nawet nie miałam wtedy w planach nagrywania, ale Mesio przyniósł kamerę, więc jest malutki fragment. Oglądajcie i za chwilę już lecimy z pytaniami. Jak tam nasza dzienna pacjentka? Już boi się, tak? Boi się? Nie. Już dostajesz naklejkę teraz na dzienną pacjentkę. Mama! Mama! Cześć. Co jeszcze zrobili? Jak było? Wszystkie zęby mi wyrwali. Ale coś z kamerą. Już, że... No, strasznie. Słyszeliśmy, jak płakałaś. Dobra. Ale dostajesz zabawkę, się nie, albo naklejkę na dzienną pacjentkę. Nasza dzienna pacjentka wyszła. Ogólnie miałam nadzieję, że chociaż właśnie te pół godziny spędzę na spokojnie sama, ale dołączyła do mnie grupa wsparcia, naprawdę. No, tak stresowało, tak płakało w domu, nie chciało iść na dobra, nie wymyślaj. Całą noc przecież nie mogła spać. Ale wiecie, słuchajcie, jak to ogólnie wygląda. Ogólnie nie mieliśmy nagrywać dzisiaj vloga, ale tak. Okej, jak Mesio przyniósł kamerę, to przyniósł. Ogólnie to ja wszystkich wysyłam do dentysty. Dzieci, męża, a w sumie dla mnie zawsze brakuje czasu, ale teraz już postanowiłam zająć się już sobą w końcu. Widziałam, że wczoraj całą noc nie mogę spać. Przez współpracę. Do 4 rano. A mama bała się, a ja nie. Ja nie boję się. Wiesz, gdzie idziesz? Idziesz zrobić zakupy? Tak. Przyjechaliśmy na naprawdę szybkie zakupy do Lidla. Dziewczynki zostały w aucie. Co my tu mamy? Owocki, jarmuż na sok. Zrobiłam też zapas ciecierzycy. Właśnie takie, wiecie, ciecierzyce, fasolkę. Fasolkę uwielbiam ja, uwielbiam Maja. A Aisza nie lubi, Mesio też, ale Mesio je ciecierzycę. Aisza ani ciecierzycy, ani fasolki nie lubi. A co tam kupiliście? Co tam kupiliście? Liosku, co to jest? Co ty kupiłeś? Sam? Wszystko tak? Wszystko tak. Sam kładłeś do wózka, tak? Tak, i gruszka też. Jedna, widzę. Jedna samotna. Tu mam! Jedna samotna gruszka. On szuka tu mam! Nie ma tu, nie ma. Chłopcy tam miał tu. Pierwszy raz zauważyłam też w Lidlu taką kapustę czy roślinę pak choi i widziałam gdzieś na Instagramie u kogoś taki przepis właśnie z tą kapustą. Spróbuję zrobić. Jeśli mi się uda, to wam nagram. Jeśli nie, to nie. Papa! Papa! Ej, jest zadowolony. Zakupy w końcu zrobione. Od dawna nie byliśmy w Lidlu. Nie pamiętam kiedy. No chyba jak chyba był śnieg. Rok temu. Tak. Ostatnio jak był śnieg chyba. Tak. Nie wiem, trzeba sprawdzić na vlogach akurat. Okej, pierwsze pytanie. Słuchajcie, ogólnie pytań było naprawdę bardzo dużo, a po prostu na jednym z kaferków stories zrobiłam takie, wiecie, okienko do zadawania pytań, no i wyszło, że tych pytań jest bardzo dużo. Nie wiem, czy na wszystkie dzisiaj odpowiem,
ale się postaram. Co macie w planach zrobić wokół waszego nowego domu? Jakiś plac zabaw, altanka? Słuchajcie, wszystko planujemy, ale nie teraz. Ponieważ no już powoli nawet nie możemy dokończyć tej budowy, a wprowadzić się chcemy jak najszybciej, więc o ogrodzie nawet nie myślimy i o ogrodzeniu też. Ale na pewno jakiś plac zabaw, altanka, taki tarasik zadaszony na pewno będzie później. Okej. Drugie pytanie. Dlaczego zdecydowaliście się na wspólny pokój dla dziewczynek? Właśnie teraz jestem w pokoju dziewczynek, ponieważ tu jest naprawdę fajne światło i mi się tu bardzo podoba i na pewno tu nie jeden raz będę nagrywała. Dlaczego się zdecydowaliśmy na pokój dziewczynek wspólny? Dobre pytanie, ponieważ dziewczyny, słuchajcie, póki co chcą mieszkać razem. Ogólnie Aisha jest właśnie takim typem, raczej wiecie, ona nie jest taka śmiała i ogólnie ona się boi w nocy spać sama i ogólnie ona lubi towarzystwo, towarzystwo moje, towarzystwo swojej siostry, towarzystwo Eliaska, więc po prostu zadałam kiedyś dziewczynom pytanie, czy chciałyby mieszkać razem, czy osobno. Ponieważ w sumie od razu mogliśmy w tym pokoju zrobić ścianę. Ale słuchajcie, dziewczyny się zastanawiały i nawet z tego powodu, że one zawsze się, ciągle się kłócą, w sumie codziennie się kłócą, jednak decyzja była taka wspólna, że chcą póki co mieszkać razem. Ale słuchajcie, mamy tu jedno wejście, mamy tu drugie wejście, więc w razie W, naprawdę w razie czego nie będzie jakiegoś większego problemu i zrobimy tu ściany. Tutaj po prostu pomiędzy tymi, gdzieś po drugim oknie po prostu zrobimy ściany i dziewczyny będą miały cały pokój oddzielny albo po prostu gdzieś tutaj, nie wiem, do jakiegoś miejsca zrobimy ściany i po prostu jakby pokoje będą oddzielone, ale nie zupełnie. Słuchajcie, ja uważam, że na takie oddzielne, odrębne życie na pewno przyjdzie czas i póki co widzę po swoich dzieciach, że tego nie potrzebują za bardzo. Więc jeśli będzie takie pytanie, co się... Chciałam nagrać sama. Słuchajcie, na pewno jeśli będą chciały, będą potrzebowały tego, tej odrębności, to na pewno im to załatwimy. Zobaczcie, jaki fajny pan do mnie dołączył. Nie wiem, czy da mi teraz nagrać coś dla was, ale za chwilę postaram się to zrobić. Gdzie jest twój tatuś? Tatuś miał cię pilnować, Eliasku. A? Gdzie my idziemy? Elias, oprowadzę was po domu. Eliasku, na pewno później takie zrobimy room tour, tak? Co? Gdzie ty mnie przeprowadziłeś? Ty będziesz miał kryjówkę? Tak? Słuchajcie, te płytki, które na Instagramie właśnie miałam wiadomości, że nie są fajne. Ja uważam, że te płytki są naprawdę bombowe. I one są ogólnie z nowej kolekcji. Z nowej kolekcji, czekajcie, Tubongjin. Naprawdę mi się bardzo podobają. Eliasku, gdzie ty mnie prowadzisz? Gdzie ty mnie prowadzisz? Mama miała odpowiadać na pytania. Eliasku! Eliasku, 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 Bobaśku! Mesio, Eliasek chce pić. Mesio, on naprawia rower. Naprawiasz rower, Jejszy, tak? No to sam idź do żabki, papa. 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 Guziaczki. Guziaczki. Papa. Dobrze. Papa. Papa. Okej, już wróciłam, lecimy dalej z pytaniami. Kiedy się przeprowadzacie? Pozdrawiam. Również pozdrawiam, słuchajcie. Bardzo chciałabym przeprowadzić się latem. Tym latem, ale nie wiem, czy środki finansowe i czy terminy nam na to pozwolą, ale jak będzie podłoga na dole i jak będą już schody i łazienka dolna, no to ja myślę, że będziemy mogli już się powoli przeprowadzać albo chociaż przywozić tutaj jakieś rzeczy, pudełka i ogólnie teraz w domu naprawdę działam z odgracaniem. Staram się to robić wszystko już na bieżąco, po prostu pozbywać się tych rzeczy niepotrzebnych, sprzedawać coś, żeby po prostu, wiecie, żeby po prostu w tym domu nie robić kolejnego takiego składziku. I ja uważam, że to jest dobre i ogólnie ja od dawna dążę do minimalizmu i uważam właśnie, że ta przeprowadzka do nowego domu, no to jest
jakby dobrą podstawą do właśnie do jednak wdrożenia tego, o czym od dawna marzyłam. Czwarte pytanie, czy będziecie mieli zwierzaka w nowym domu? Słuchajcie, nie wiem. Mesio, to znaczy dziewczyny bardzo chcą od dawna, ale ja też rozumiem, że zwierzak to jest odpowiedzialność i musimy do tego podchodzić rozumnie i też chcemy podróżować. Nie wiem, jak to będzie później wyglądało. Jeśli później z nami zamieszka dziadek, no to może u nas pojawi się kot albo pies, ale póki co naprawdę to pytanie pozostaje pod ogromnym znakiem zapytania. Następne pytanie, jakiego jestem wzrostu? Słuchajcie, mam 164 cm wzrostu. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Wydaje mi się, że to jakiś taki średni wzrost, tak? Czy Aisha może sama wychodzić na miasto poza domem? Słuchajcie, nie, Aisha nie wychodzi nigdzie w sumie sama ze względu na bezpieczeństwo i ze względu na to, że ona jest jednak rozpoznawalna, no to nie wychodzi sama. Słuchajcie, jeszcze kilka pytań, bo już naprawdę wymiękam. Nie wiem nawet, jak długi wyjdzie ten filmik. Jeśli on wyjdzie zbyt długi, no to po prostu go podzielę na dwa filmy i na przykład w tym vlogu będzie jedna tura pytań i po prostu kolejna, no to będzie po prostu gdzieś tam dodam do kolejnego filmu, żeby po prostu nie zanudzać. I jednak ten vlog był taki, wiecie, nie na siedząco cały czas, że odpowiadam tak nudnie na pytania. Okej, kolejne pytanie. Będą jeszcze filmy ze starego mieszkania, bo teraz ciągle na budowie. Słuchajcie, będą na pewno filmy ze starego mieszkania, na pewno jak się będziemy przeprowadzać, na pewno jakieś pakowanie pudełek i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie chcę ruszyć z takimi filmami, wiecie, jak moje dążenie do minimalizmu, ogólnie pozbywanie się tych rzeczy, jakieś, nie wiem, wietrzenie szafy i tak dalej, i tak dalej, ponieważ ja naprawdę bardzo lubię oglądać, jak ludzie sprzątają, nie wiem, co mam z tym, ale naprawdę ja bardzo lubię to oglądać. Albo jakieś takie, wiecie, odgracanie pokoju, albo sprzątanie łazienki, naprawdę ja to lubię oglądać. Nie wiem, jak wy, piszcie w komentarzach, czy wam się też takie filmy podobają, ale mi się to podoba i ja bym chciała też częściej po prostu poruszać takie tematy, według mnie ciekawe. Kolejne pytanie, jak idzie budowa? W sumie sami widzicie, zawsze nagrywam na bieżąco, póki co budowa idzie powolutku. W sumie Elias was już tutaj dzisiaj troszeczkę oprowadził. Myślę, że w tym czy w kolejnym tygodniu ruszymy z łazienką dolną. Zobaczycie, co tam będzie, a będzie coś fajnego. W sumie tego, czego na wizualizacji w planie nie było, ale się udało, więc bądźcie na bieżąco, na pewno będzie coś fajnego i ja już sama nie mogę się doczekać, jak już ruszymy z tą łazienką, ponieważ uważam, że łazienka to jest podstawa, słuchajcie, nawet kuchenka może być przenośna, ale łazienka musi być normalna, żeby można było się umyć, zrobić siku, zrobić prysznic, coś umyć, naprawdę to jest podstawowa rzecz. I właśnie łazienka to jest takim pierwszym punktem do zrobienia. Łazienka, podłoga na dole i schody. O. I kolejne, bardzo ważne, bardzo, bardzo popularne pytanie na moim Instagramie. Uwaga, kiedy kolejne czwarte dziecko? Odpowiadam krótko, nie wiem. Nie wiem, czy będzie i jeśli będzie, to nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wasze pytanie. Słuchajcie, zamknę okno, bo się teraz nawet pokłóciłam z Mesiem, ponieważ ostatnio jak byliśmy, no to myśleliśmy, że chyba w sobotę i myśleliśmy, że tu wrócimy kolejnego dnia, ale nam się nie udało. No i te okna zostały, było otwarte i po prostu była ulewa, a Mesiu myślał, że okna są zamknięte, ja zapomniałam po prostu i wiecie, on się pokłócił ze mną, kłócił się ze mną, że ja zapomniałam o tych oknach. A ja lubię po prostu wywietrzać, naprawdę. I nie lubię, jak te wszystkie okna są zamknięte i nie da się oddychać, więc póki co chyba tylko to zostawię. Zostawię to. Idę sprawdzę, co tam robią Mesio i Eliasek. Właśnie to jest do łazienki, o czym wam mówiłam. Nie powiem, nie będę zdradzała szczegółów, ale właśnie te kartony, no to są do tej łazieneczki. I chyba te też. A tu w sumie widać, nie będę pokazywała. Ruszamy z tym już za chwilę. Co tam? Czekaliście na mnie? Cześć, Eliasku! Co tam? A? Czekaliście na mnie, Mesio? Długo nagrywałam, czy nie? No, byliśmy w tym, ale miałam naprawdę tyle pytań. Uuu.
Wstawaj, stawaj, wszystko okej, okay, wszystko w porządku. I co tam z rowerem? Da się naprawić czy nie? Mysz. Tak. A da się właśnie to kupić? Bo tu dziura była, tak? Mhm. A da się kupić ogólnie? Tak. No to trzeba kupić. Język żona mi boli. Mi żona boli. Słuchajcie, te pytania dzisiaj mnie trochę przerosły, ale naprawdę było bardzo dużo pytań, bardzo fajnych pytań, za co wam bardzo dziękuję. Dzisiaj już żegnamy się z wami. Co się stało? Postaram się zmontować ten filmik, może nawet pojawi się jeszcze dzisiaj. Więc życzę wszystkim miłego dnia, do zobaczenia, do nowych vlogów. Pa, pa, Mesio. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.